Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Błogosławieni wy ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Niebieskie. Di nuovo ci troviamo davanti a una novità assoluta introdotta da Gesù. Znowu znajdujemy się w obliczu absolutnej nowości przyniesionej przez Jezusa. La povertà era stata sempre qualcosa che si subisce, ubóstwo, non che si sceglie. Ubóstwo było zawsze czymś, co trzeba było znosić, a nie coś, co należało wybierać, co można było wybierać. E soprattutto che non si sceglie per essere beati. Nigdy nie wybierano ubóstwa przede wszystkim po to, żeby być szczęśliwymi. Anche gli Anawim, i poveri dell'Antico Testamento, non sceglievano loro di essere poveri. Także Anawim ze Starego Testamentu nie wybierali oni ubóstwa po to, żeby być szczęśliwymi. Anche se Dio ha un riguardo speciale per loro e li sceglie. Nawet jeśli Bóg dla nich miał specjalne względy i specjalnie ich wybierał. Gesù ha introdotto la povertà volontaria, scelta nel mondo. Jezus wprowadza na świat ubóstwo dobrowolne, wybierane przez człowieka. Ma perché rinunciare volontariamente ai beni di questo mondo? Dlaczego świadomie rezygnować z dóbr tego świata? Forse che la redenzione di Gesù si pone contro la creazione? Czyżby odkupienie Jezusowe było w sprzeczności ze stworzeniem? La ragione delle beatitudini è tutta nel motivo. Cała argumentacja, motywacja tego ubóstwa leży w motywie, jaki jest podawany. Per il regno di Dio. Dla Królestwa Niebieskiego. Perché è venuto il regno di Dio. Ponieważ przyszło Królestwo Boże. E questo ha portato una rivoluzione completa. I ten fakt przyniósł absolutną rewolucję. Quello che prima erano i valori massimi, ora non valgono più. To, co kiedyś było najwyższą wartością, teraz staje się bezwartościowe. Maria nel Magnificat canterà questo come una situazione di fatto già realizzata. Maria będzie o tym śpiewać w Magnificat jako o czymś, co już się dokonało, co już ma miejsce. Ha deposto i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Złożył z tronu potężnych, a wywyższył ubogich. Ha rimandato a mani vuote i ricchi e ha ricolmato di beni gli affamati. Puścił z niczym bogatych, a ubogacił tych, którzy byli głodni. Studiando la situazione economica del tempo, mając na uwadze sytuację ekonomiczną tamtych czasów, non si vede nessuna rivoluzione di questo tipo. Nie widać, żeby tego typu rewolucja miała wcześniej miejsce. I ricchi continuavano a essere ricchi e potenti. Bogaci byli nadal bogatymi mocarzami. Erode rimaneva sul trono e loro Giuseppe e Maria dovevano fuggire. Herod nadal był na swoim tronie, Józef z Marią z dzieciątkiem musieli uciekać. E come mai allora Maria dice che ha già realizzato questa rivoluzione? Dlaczego więc Maria mówi, że to się już dokonało, że już złożył z tronu potężnych, bogatych, a wywyższył pokornych? Perché Maria parla alla luce di quello che lei sa che è avvenuto dentro di lei. Ponieważ Maria mówi oświecona tym, co wie i tym, co już w niej się dokonało. È venuto il regno di Dio e ha cambiato i valori. Przyszło Królestwo Boże i zmieniło hierarchię wartości. Quello che una volta era la ricchezza oggi non serve più. To, co kiedyś było bogactwem, dziś na nic się już nie przydaje. Torniamo al motivo fondamentale dato da Gesù per il regno di Dio. Wróćmy do tego fundamentalnego motywu, jaki Jezus podaje dla Królestwa Bożego. E vedremo come su questo motivo si fonda sia la povertà, sia la castità religiosa. I zauważymy, że właśnie na tym motywie opiera się tak czystość, jak i ubóstwo ewangeliczne. La natura del regno di Dio oggi si descrive in teologia con due avverbi, già e non ancora. Naturę Królestwa Bożego określamy dziś przez dwa wyrazy, już i jeszcze nie. E vediamo come da questi due avverbi discendono molte conseguenze. I zauważamy, jak te dwa określenia powodują wiele konsekwencji, wprowadzają. Poiché il regno di Dio con Gesù è venuto sulla terra,
Ponieważ Królestwo Boże w osobie Jezusa Chrystusa przyszło już na ziemię. Si può vivere già come si vivrà nel regno di Dio finale. A więc możemy już żyć tak, jak będziemy żyli kiedyś w Królestwie Niebieskim. I beni di questo mondo non servono più a niente, perché Dio sarà tutto in tutti. Gdzie dobra tego świata nie będą służyły już do niczego, bo Bóg będzie wszystkim we wszystkim. È quello che ricordava Paolo nella prima lettura. I to jest właśnie to, o czym mówił święty Paweł w pierwszym czytaniu. Poiché siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. Ponieważ zmartwychwstaliście z Chrystusem, szukajcie tego, co w górze. Non quelle della terra. Nie tego, co na ziemi. E questa è la motivazione eschatologica o profetica della povertà. I to jest motywacja eschatologiczna lub też profetyczna, prorocka. Perché annuncia che questo mondo passa. Ponieważ ogłasza, że ten świat przechodzi, przemija. Che i beni di questo mondo sono caduchi. Że dobra tego świata są tymczasowe. Che attaccarsi ad essi è una follia. Że wiązać się z tymi dobrami jest głupstwem. Poi il regno di Dio non è ancora del tutto venuto. Królestwo Boże jednak jeszcze nie przyszło w pełni. È già sulla terra, ma deve ancora venire fino ai confini della terra. Już jest na ziemi, ale musi się jeszcze rozprzestrzenić aż po krańce świata. Per questo preghiamo venga il tuo regno. Dlatego modlimy się, przyjdź królestwo Twoje. Poiché dunque il regno di Dio deve venire, ponieważ Królestwo Boże musi jeszcze przyjść, c'è bisogno di uomini che liberi da tutto. Potrzebni są ludzie, którzy wolni od wszystkiego, si dedichino alla venuta di questo regno. Będą się poświęcali właśnie temu przychodzeniu Królestwa Bożego. E questa è la dimensione missionaria apostolica della povertà. I to jest wymiar misyjny właśnie naszego ubóstwa. Permette di essere liberi per la parola. Żebyśmy byli wolnymi dla głoszenia słowa. I diceva San Paolo che quelli che corrono nello stadio non sono pieni di vestiti, si liberano di tutto per poter correre più velocemente. Święty Paweł mówił, że biegacze na stadionie nie są ubrani w ubrania, ale ściągają ze siebie wszystko, żeby być wolnymi w biegu. Gesù diceva, mandando i primi missionari, Jezus posyłając pierwszych misjonarzy mówił, non portate borsa né bisaccia. Nie bierzcie ze sobą ani laski, ani czosa. Non due tuniche. Nie bierzcie dwóch tunik. E sappiamo l'importanza che ebbero queste parole per Francesco. I wiemy, jak ważne te słowa były dla Franciszka. Quando aveva già trovato il regno di Dio, si era convertito. Kiedy odnalazł już Królestwo Boże, kiedy się nawrócił. Però non sapeva ancora cosa fare. Ale nie wiedział, co ma dalej robić. Fu ascoltando queste parole del Vangelo durante una messa. To właśnie słuchając tych słów w czasie mszy świętej. Che scoprì quello che il Signore voleva da lui. Odkrył ostatecznie, czego Bóg oczekiwał od niego. C'era con lui fra Bernardo in quella messa. Był z nim razem brat Bernard na tej mszy świętej. Francesco ascoltando quelle parole si voltò al Bernardo. I Franciszek słuchając tych słów Ewangelii zwrócił się do Bernarda. Disse Bernardo, hai sentito che cosa il Signore dice? Mówi, Bernardzie, słyszałeś, co Pan Jezus mówi? E lui iniziò la nuova vita proprio sulla base di queste parole. Właśnie Bernard rozpoczął on i Franciszek nowe życie w oparciu o te słowa. Dopo la Pasqua c'è una novità. Po zmartwychwstaniu wprowadza Jezus nowość. Il motivo non è più tanto, almeno esplicitamente, il regno di Dio. Motywem ubóstwa staje się już nie tyle Królestwo Boże. Anche per la castità è la stessa cosa. To samo zresztą, jeżeli chodzi o czystość. Il motivo fondamentale della virginità, secondo Gesù, Matteo 19, è per il regno dei cieli. Bo według Ewangelii Jezus najpierw mówi, że motywem czystości jest dla Królestwa Bożego. Dopo la Pasqua, Paolo, nel capitolo 7 della lettera ai Corinti, po zmartwychwstaniu, święty Paweł w liście do Koryntian pone come fondamento della virginità il Signore. Stawia jako motyw, fundament czystości Chrystusa, Pana. Chi non si sposa per il Signore. Kto pozostaje w bezżeństwie, pozostaje dla Pana. E la stessa cosa della povertà. To samo dzieje się z ubóstwem.
L'anima della povertà non è più una causa. Duszą ubóstwa nie jest już jakaś inna przyczyna. Fosse pure il regno di Dio. Nawet gdyby to było królestwo Boże. L'anima della povertà è una persona. Ale duszą ubóstwa staje się osoba. È il Signore risorto. Chrystus zmartwychwstały. Cristo ricco che era si è fatto povero per voi. Chrystus będąc bogatym dla was stał się ubogim. E noi carissimi confratelli dobbiamo prendere sul serio questo cambiamento che avviene con la Pasqua. I my drodzy bracia musimy na serio potraktować tę zmianę, która się dokonała po zmartwychwstaniu. Nella storia francescana la povertà alle volte è stata deformata. W historii naszej franciszkańskiej często ubóstwo było źle pojmowane. Perché è stata presa come un valore in se stesso. Ponieważ była pojmowana jako wartość sama w sobie. A volte di cui vantarsi. Czasami po to, żeby się nią przechwalać. Con cui misurare la perfezione di un ordine religioso. Czasami po to, żeby oceniać, który zakon jest bardziej doskonały, który mniej. In tutto questo Gesù veniva emarginato. A Jezus był odsuwany zupełnie gdzieś na margines. La nostra povertà ha senso se è un innamoramento di Cristo. Nasze ubóstwo ma sens, jeżeli jest zakochaniem się w Chrystusie. Francesco non sposò Madonna povertà, contrariamente a quello che si pensa. Franciszek nie poślubił pani ubóstwa, jak to się zwykło mówić. Questo è un abbellimento dell'arte, della pittura successiva. Tak, później w sztuce, w malarstwie przedstawiano Franciszka. Ma leggendo le fondi, jeżeli czytamy źródła, c'è un episodio che ci rivela tutto. Zrozumiemy wszystko. Quando vedono Francesco trasformato, luminoso, kiedy widzą ludzie Franciszka przemienionego, całego promieniującego, aveva trovato il tesoro, bo znalazł skarb, gli chiesero i compagni, ti sei forse innamorato, vuoi prendere moglie? Jego koledzy pytają go, może się zakochałeś, może się chcesz ożenić? Una certa luminosità è segno evidente che si è sotto la presa dell'amore. Bo pewien rodzaj rozpromienienia mówi o tym, że ktoś może jest zakochany. E lui rispose sì, della donna più bella del mondo. I on wtedy odpowiedział tak, chcę poślubić najpiękniejszą kobietę świata. Ma non intendeva la povertà. Ale nie myślał wtedy o ubóstwie. Intendeva Gesù. Myślał o Chrystusie. O la religione, o il tesoro, dicono le fondi. O tym skarbie, którym jest non Jezus. Ci si innamora di una virtù. Nie można się zakochać w cnocie. Ma di una persona. Ale w osobie. E carissimi confratelli, la qualità della nostra vita religiosa francescana. Drodzy bracia, jakość naszego życia zakonnego franciszkańskiego. Forza di persuasione della nostra predicazione. Siła przekonania naszego słów, naszego przepowiadania. La gioia della nostra vita fraterna. Radość naszego życia wspólnego, braterskiego. Si misurano con la qualità del nostro rapporto personale con Gesù. Mierzy się jakością naszej osobistej relacji z Jezusem. Quello che fa la forza di certi movimenti attuali dopo il concilio. To, co staje się siłą, mocą wielu wspólnot, ruchów kościelnych powstałych po Soborze Watykańskim II. E che non avendo alle spalle tutta una tradizione da portare avanti, dei valori, delle glorie. To właśnie to, że nie mając na swoich plecach całego ciężaru historii, chwały, zasług. Sono avvantaggiati, vanno direttamente a Gesù, il suo spirito, la sua parola. Kierują się bezpośrednio do Jezusa, do Jego Słowa, do Jego Ducha. Ma noi ordini religiosi tradizionali abbiamo un valore. My zakony z tradycją, z historią mamy il nostro wartość. Valore sono le radici profonde. Naszą wartością są te głęboko zapuszczone che korzenie. Possono produrre ancora una efflorescenza, una fioritura. Te korzenie, które mogą doprowadzić do nowego rozkwitu. Ma dipenderà se passando attraverso la Pentecoste. Ale będzie zależało od tego, czy przechodząc przez zielone świątki. Faremo di Gesù la nostra vita. Uczynimy z Jezusa nasze życie. C'è una parola delle costituzioni primitive cappuccine. Mamy w naszych pierwszych konstytucjach kapucyńskich pewne słowa.
una delle poche che si è conservata attraverso tutte le revisioni delle Costituzioni. Jest to słowo, które przetrwało przez wszystkie rewizje, wszystkie przepracowania naszych konstytucji, zostało zachowane. Dice dei predicatori. I mówi o kaznodziejach. Che devono rientrare nella comunità. Że ci kaznodzieje mają powracać zawsze do wspólnoty. Nella contemplazione. Oddać się kontemplacji we wspólnocie. In modo che riempiti di Gesù. W ten sposób, ażeby napełnieni osobą Jezusa Chrystusa, Jego obecnością. Quando tornano a predicare, parlino per ridondanza d'amore. Kiedy wrócą znowu do przepowiadania, żeby mogli mówić z pełni miłości, która ich wypełnia. La nostra fortuna che Gesù lo vuole più di noi. Naszym szczęściem jest to, że Jezus bardziej tego chce niż my sami. Vuole entrare nella nostra vita. Jezus sam chce wejść w nasze życie. Vedo tanti giovani qui e mi si allarga il cuore perché non si vedono molto spesso giovani cappuccini. Widzę tu tylu młodych braci i serce mi się porusza i otwiera, bo nieczęsto widać tylu młodych braci kapucynów. A volte dei seminaristi mi domandano: padre, cosa dobbiamo fare per diventare predicatori di Gesù? Czasami seminarzyści pytają mnie: ojcze, co mamy robić, żeby stać się rzeczywiście kaznodziejami Chrystusa? Io dico: innamoratevi di Gesù. Ja odpowiadam: zakochajcie się w Jezusie. Perché se stabilite un rapporto personalissimo con lui siete al sicuro. Ponieważ jeżeli będziecie przeżywali bardzo osobisty kontakt z Jezusem, będziecie Jego dobrymi kaznodziejami, apostołami. Chiudiamolo adesso che lo riceviamo di persona nell'Eucaristia. Prośmy Go o to, kiedy przyjmiemy Go osobiście w czasie Eucharystii.